Oto kolejne puste życie. Wstajesz rano tylko dlatego, że musisz iść do pracy, w której naprawiasz cudze szambo, układasz płytki w czyjejś łazience albo sprzątasz śmieci wystrzelone przez naszą bezmyślną cywilizację na orbitę. Na obiad dostajesz spalony kawałek mięsa, a po godzinach katujesz się na siłowni, ale nie dla zdrowia, a dlatego, że ktoś nazwał cię grubym. Wreszcie wracasz do domu z pizzą, ale zastana tam sytuacja zmusza cię do podjęcia nierównej walki z robactwem, które zalęgło się w różnych kątach. Naprawdę chcesz tak żyć? A może lepiej nie bać się i spełnić swoje marzenia? Podnieść się z fotela, sięgnąć po wiązkową katanę lub dwie i zostać znanym mordercą! Wspiąć się na szczyt top listy najlepszych zabójców! Jak Travis Touchdown! No more heroes, it's hero begin. You catch a nobody but yourself, nothing less to do. No more heroes, no time to sustain. If you're gonna be number one, witajcie, nazywam się Kwas, jestem twórcą komiksu dla graczy Gamer9, a to jest wideo recenzja No More Heroes Desperate Struggle na Nintendo Wii. Desperate Struggle to druga odsłona gry No More Heroes, stworzonej przez awangardowego japońskiego twórcę, znanego jako Suda51. Ponownie wcielamy się w otaku, miłośnika latynowskiego w wrestlingu i mordercę Travisa Touchdowna, który drugi już raz będzie walczył o tytuł najbardziej krwiożerczego zabójcy na świecie. Oto jego desperackie zmagania. Minęły 3 lata od wydarzeń z pierwszego NMH. Travis spadł z czołowego miejsca krwawej top listy i będzie musiał ponownie wspiąć się po szczeblach kariery profesjonalnego pozbawiacza życia. Tym razem ma nie 10, a ponad 50 morderców przed sobą na liście. Rankingiem zainteresowały się media oraz korporacje, biznes się rozkręcił, a zabójcy mnożą się niczym szkoły tańca po emisji Tańca z Gwiazdami. Ulice miasteczka zwanego Santa Destroy spływają krwią. Nie dowiadujemy się jednak, jak Travis spadł z drabinki i złamał sobie ranking, bo bohaterowie uznają, że nikogo to nie interesuje, a pewno i tak większość graczy zaczęła zabawę z serią od sequela. O, dzięki gro, gdzieś tu była czwarta ściana! A nie, już zburzona. 50 miejsc do przeskoczenia nie oznacza jednak aż 50 bossów, bo Travis jest cheaterem i niejednokrotnie będziemy pokonywać po kilka miejsc naraz, a w paru momentach pomogą nam starzy przyjaciele i wrogowie. Pamiętacie czarną pannę samuraj z kataną i afro? Oraz Henry'ego, który był końcowym bossem w alternatywnym zakończeniu pierwszego No More Heroes? Teraz są grywalnymi postaciami i walczy się nimi zupełnie inaczej niż Travisem. Szkoda tylko, że mają tak epizodyczne role. A opowieść jest tu równie idiotyczna jak za pierwszym razem i nic nie trzyma się kupy. Bohaterowie pojawiają się i znikają. Nadal wodząca Travisa za nos femme fatale Sylwia jest tak chimeryczna i psychotyczna, tak kokietująca i irytująca, iż jest chyba parodią wszystkich stereotypowych postaci kobiecych spotykanych w japońskiej animacji i komiksach. Całe No More Heroes 2 jest piekielnie japońskie. To znaczy dziwne, czyli japońskie. Tak bardzo japońskie, że aż staje się wysmakowaną parodią tandetnej strony japońskiej popkultury. Wielkie roboty, boleśnie stereotypowe postacie, drama rozrywana idiotycznie żenującymi żartami. Podobnie jak w pierwszej odsłonie, rozgrywka będzie prowadzona w stałych cyklach. Najpierw wykonujemy zadania poboczne, czyli głównie proste zajęcia zarobkowe, kupujemy nowe bronie i płacimy za trening podnoszący siłę oraz wytrzymałość, czyli zadawane obrażenia i poziom zdrowia, a następnie przystępujemy do kolejnej batalii z bossem, przed którą musimy wyciąć w pięć zastępy jego bezmózgich przydupasów. Faza przygotowująca w pierwszym No More Heroes była nieco nudna, a to głównie z powodu bardzo słabego modułu jeżdżenia po pustym Santa Destroy motocyklem od zadania do zadania. W sequelu wycięto ten element, zastępując go mapą, na której wybieramy cel podróży i natychmiast do niego docieramy. Dobra decyzja. Ponadto gra nie zmusza nas już do płacenia za kolejne walki z bossami, więc wszystkie dodatkowe zadania musimy wykonywać tylko jeśli pragniemy kupić lepsze broni i wytrenować Travisa. Jeśli chcemy ryzykować walczenie z trudnymi przeciwnikami, słabym protagonistą, możemy przejść do przodu nie przejmując się finansami. Trzeba jednak mieć świadomość, że No More Heroes 2 to old school, a mówiąc old school, mam na myśli piekielnie trudną grę. Na średnim stopniu trudności NMH2 będzie wyrywać wam włosy z nosa, a na najwyższym nie omieszka się wyrwać nóg z tyłka. Upadniecie, a potem powstaniecie i zaczniecie trenować swoje pikselowe mięśnie. I nic tak nie pomaga w treningu jak dobry montaż w stylu lat 80.
Swoją drogą, te treningowe minigry są piekielnie trudne, szczególnie jeśli chcemy naprawdę dopakować Travisa. Na wyższych poziomach można sobie uszkodzić stawy w palcach. Ciekawe, czy jako recenzentowi należałaby mi się jakaś renta w takim wypadku. Ale, każdy trening, nawet nieudany, kosztuje. Podobnie jak nowe katany wiązkowe służące do rozcinania wrogów na kawałki. Travis nadal musi podejmować się różnych, mocno studenckich zajęć, jeśli chce zdobyć fundusze w Santa Destroy! W pierwszej odsłonie zajęcia te były dość nudne, a tutaj... Tutaj są świetne, bo prezentowane jako minigry w stylu 8-bitowych hitów z dawnych lat. Walka ze szkodnikami to dość odległa wariacja na temat Bombermana. Pizzę doręczamy w prostej grze wyścigowej. Podłączanie rur i układanie płytek mają postać gier logicznych. Kokosy zbieramy w całkiem zabawnym side-scrollerze. Sprzątanie śmieci na orbicie jest niczym daleki, krewny Asteroids, a smażenie steków wymaga wyczucia czasu trzymania mięsa na patelni. Wszystkie te gry wyglądają stylowo i świetnie, są całkiem przyjemne, a niektóre mogłyby być samodzielnymi hitami w czasach stareńkiego NES-a. Chwilami aż szkoda, że mają maksymalnie jedynie do 4 poziomów. Tylko jedna praca, ostatnia, odblokowywana pod koniec gry, nie jest zaprezentowana w 8-bitowej postaci. Zbieranie skorpionów, znane już z pierwszego No More Heroes. Było tam chyba najgorszą minigrą. Tutaj jest równie słabe i irytujące, a do tego nie pasuje do reszty. Co to ma być, Suda 51? Wiedziałem! Do dodatkowych zajęć można doliczyć jeszcze misje powiązane z pobocznym wątkiem zemsty, które polegają na zabijaniu grup przeciwników oraz odchudzanie swojego kota. Tak! Można odchudzać swojego kota! Kota! Odchudzać! Mówimy, że ta gra jest dziwna? Ale kiedy już zarobimy, kupimy co trzeba, poćwiczymy z grubym kotem i przegonimy Travisa przez siłownię, możemy przejść do głównego dania, czyli chodzonego mordobicia lub inaczej mówiąc slashera. Mechanika walki jest tu prawie taka sama jak w poprzedniej odsłonie. Nadal wychylenie Wilota regulujemy, czy naciśnięcie przycisku spowoduje zadanie ciosu nisko czy wysoko. Możemy wykonywać wrestlerskie rzuty po ogłuszeniu wroga atakami wręcz, uskakiwać oraz korzystać ze specjalnych uników pozwalających na kontratak, a kiedy osłabimy wroga, możemy go wykończyć specjalnym cięciem, które uskutecznia się machając Wilotem zgodnie ze strzałką wyświetloną na ekranie. Warto tu wspomnieć o tym, że w odróżnieniu od pierwszego NMH, europejska edycja Desperate Struggle, a konkretnie brytyjska patrząc na klasyfikację wiekową tego co mam, nie jest ocenzurowana i nasi wrogowie będą ginąć w ogromnych fontannach krwi. Jest to tak zabawnie przerysowane, że aż nie wydaje się brutalne, ale satysfakcję daje. Nadal, wykańczanie przeciwników odpala losowanie, które może nam dać chwilową supermoc, pozwalającą na jeszcze szybsze wykańczanie przeciwników. Supermocy jest kilka, przy czym w jednej Travis zmienia się w tygrysa! Głupie? Strasznie, ale jakże cudne. Jedyną prawdziwą nowością modelu walki jest system napięcia, które podnosi się im dłużej wykonujemy skuteczne ataki bez utrzymywania obrażeń. Kiedy osiągnie odpowiedni poziom, nasze ciosy stają się jeszcze efektywniejsze, a na maksymalnym poziomie możemy przyciskiem uruchomić supermoc. Model walki nadal jest zaskakująco rozbudowany, łatwy na wejściu, ale trudny, jeśli chcemy osiągnąć mistrzostwo potrzebne na najbardziej wymagającym poziomie trudności. Niestety, przereklamowana jest walka dwiema katanami, które są po prostu kolejną bronią z nowymi animacjami ciosów, ale trzeba przyznać, że dostępne typy uzbrojenia wyraźnie różnią się siłą, zasięgiem i szybkością, więc oferują różnorodność. Wadą modelu walki jest też nisko położona kamera rodem ze sprintów z Gears of War. Tutaj się ona nie sprawdza i mocno ogranicza ogląd sytuacji. Kiedy wytniemy już stada pomniejszych wrogów, przychodzi czas na bossa i tu mamy do czynienia z najlepszą częścią gry. Ponownie. Świetnie stylizowane postaci i różnorodne pomysły na mechanikę walki czynią te momenty niezapomnianymi. Czarny raper, którego boombox strzela rakietami i przemienia się w wielkie robotyczne łapy. Radziecki kosmonauta w skafandrze, który wrócił po wielu latach na Ziemię i atakuje nas działem orbitalnym zadając obrażenia. Jakie obrażenia? Sowieckie obrażenia! Amerykański futbolista, który razem z bandą cheerleaderek transformuje się w wielkiego robota bojowego. Postacie te przedstawiane są stylowo i pompatycznie, a powaga sytuacji kontrastuje z idiotycznością samych koncepcji. Pomysły są tak niesamowicie głupie, że aż wychodzą z drugiej strony głupoty i stają się genialne. No More Heroes 2 to gra, która jest tak japońska, że aż parodiuje swoją japońskość. Graficznie Desperate Struggle prezentuje się świetnie jak na tytuł wydany na Wii. Ma styl, wspaniale animowane modele bohaterów i dość przyzwoite otoczenia, głosy postaci pasują idealnie do ich charakterów, ale to, co naprawdę powala w oprawie audiowizualnej, to różnorodna muzyka, która łączy punk i funk, metal z elektroniką. Generalnie No More Heroes 2 jest bardziej zwarte od poprzednika. Wycięto najnudniejsze momenty, urozmaicono minigry i dodano więcej bossów. Gra jest przez to krótsza, bo można ją skończyć w mniej niż 10 godzin, ale tylko wyszło jej to na dobre.
Nadal klimat i styl są tu lepsze niż grywalność, bo Desperate Struggle jest slasherem najwyżej dobrym, a dodatkowe gierki, chociaż świetne, nie sprawdzą się jako produkt z minigrami z uwagi na całkowity brak multiplayera. Niemniej jest to niesamowita jazda bez trzymanki, która ustępuje pierwowzorowi tylko pod jednym względem. Nie ma już tego posmaku nowości i świeżości. Mimo to zasługuje na solidne 8 na 10, bo smakowitych, awangardowych produktów nie ma za wiele na rynku. Udanego ćwiartowania przeciwników świetlistym ostrzem wiązkowej katany. Game on! Dobra panie trenerze, wyciśnij pan ze mnie wszystkie soki i uczyń twardzielem.